serdecznie witam mojego Państwa gościa, księdza Marka Bąka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Bardzo proszę powiedzieć, czy propaganda światowa zakrywająca fakty skutecznie pozbawiła ludzi orientacji o powadze sytuacji społeczeństwa i świata? Jest tutaj w tym zakresie duży podział. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, co jest. Ludziom są podawane treści do wierzenia, które mają sprawić, żeby ludzie w odpowiedni sposób reagowali, by byli dla rządzących bezpieczni i przewidywalni. Prawdę zna niewielka grupa osób, bo prawda jest zatajniona. Podlegamy ogromnej, masowej, takiej przemysłowej, naukowo wymyślonej manipulacji, abyśmy byli ludźmi, którzy nie przeszkodzą dysponentom do osiągnięcia przez nich zakreślonych celów. Z tej grupy wyłania się też pewna ilość osób, mimo to niedowierzających, zbuntowanych przeciwko temu, co z nami wyczyniają. I jest grupa ludzi, którzy na wszystko patrzą logiką wiary. I ci są dla ludzi systemu najniebezpieczniejsi, ponieważ oni są niezależni, odważni, zdobywają wiedzę ze źródeł niezależnych i są bardzo trudni do zastraszenia. Dlatego ludzie wierzący są ogromną nadzieją dla świata. Są dobrodziejstwem, jak lekarstwo dla chorego. Otóż ci ludzie, prowadząc życie duchowe, czyli czerpiąc łaskę od Boga, kształtują i uświęcają nie tylko siebie, ale są wspomożycielami innych. Przecież świat nie istnieje przez polityków, gospodarkę i inne aktywności ludzkie. Świat istnieje przez miłosierdzie Boże, przez wysiłek życia świętych. I oni kształtują dzieje ludzkie. To jest tak, jak to w Starym Testamencie Pan Bóg szukał 10 sprawiedliwych. I Pan Bóg teraz też szuka owych 10 sprawiedliwych. I ta niewielka grupa ludzi uświęcających się katolickiej wiary, ci uproszą łaskę i ci odwrócą od ludzkości zagniewanie, karę, czy to, co może niedobrego nastąpić. Nie oznacza to, że interwencji Bożej nie będzie, trudnej interwencji. Może być. Ale świat nie jest oddany tylko w ręce złego. Na tym świecie są jeszcze ludzie, którzy mają zorientowanie inne od zarządzanego, mają wolnościowe spojrzenie na wszystko. I jeżeli patrzą na to wszystko, co się dzieje przez pryzmat wiary, to oni są u źródła prawdy. Oni widzą, co jest, dlatego że odczytują to wszystko nie przez logikę świata, lecz logikę zawierzenia się Panu Bogu. Ci najwięcej czerpią łaskę z opatrzności Bożej, współdziałają z nią i są dobroczyńcami ludzkości, ponieważ ludzie tej drugiej strony, czyli złoczyńcy ludzkości, nie biorą pod uwagę aktywnej obecności Pana Boga. A Pan Bóg jest tym, który rozdaje rzeczywistość. Pan Bóg jest sprawcą chcenia i działania. To od Pana Boga zależy cała ludzkość. Oni by chcieli wejść w rolę Pana Boga i bogować sobie w negatywny sposób ludzkość, niszcząc, uśmiercając, zakłamując. Tak nie będzie. Mówię o tym z perspektywy wiary, gdyż tylko perspektywa wiary zbliża człowieka do prawdy i do orientacji, która odpowiada rzeczywistości. Można bowiem być wyznawcą poglądów prawdopodobnych czy wymarzonych, ale te poglądy mogą nie odpowiadać faktom, a chodzi o to, by widzieć, co jest i jak jest. By tak się działo, to potrzebujemy koniecznie oświecenia prawdą Bożą. Bez niej bowiem człowiek niczego istotnego
nie rozpozna. Dlaczego jest tak trudno połączyć siły, by postawić tamę złu? Czy ktoś nad tym czuwa? O tak. Wielkie, zorganizowane, wysoko opłacane siły czuwają nad tym, by ludzie się nie jednoczyli, by między ludźmi była wrogość, nieufność i duch rywalizacji. To dawne powiedzenie dziel i rządź. Dlatego w skali mikro i makro ludzi się dzieli, grupuje się ich na nieprzyjaciół, proponuje im się rozbieżne cele, przyznając rację i jednej, i drugiej stronie, aby rywalizacja tych osób osłabiła ich i pozwoliła bez przeszkód osiągnąć cele dla osób na pozór niezaangażowanych. To tak zawsze bywało, że gdzie nie ma miłości Boga, to trudno o miłość do człowieka. Gdzie nie ma miłości Pana Boga, to tam człowieka traktuje się jak rywala, a człowiek nie jest rywalem, tylko jest darem. Nie jest problemem, jest darem Bożym. I jeżeli ludzie nie patrzą na drugiego bliźniego tak z punktu widzenia Pana Boga, to zawsze będą odczytywać człowieka jako intruza, jako zagrażającego, jako tego, którego należy się strzec albo go wyeliminować. No i stąd się tak dzieje. Sukcesy wrogich sił biorą się stąd, że więzi społeczne są porozrywane. Ludzie najbliżsi sobie nie są sobie bliscy. Jest duża obojętność, zimność. Jest odczłowieczenie się. I gdy człowiek nie jest darem dla człowieka, to trudno by na niego można było liczyć, by on był inny niż tak, jak zostało to z nim wymanipulowane. To jest owoc manipulacji. To wszystko, co się dzieje. Oni nas manipulują, modelują, aby nam narzucić nowy model myślenia, osobowości, wartości, czyli czynią nas ludźmi innymi od zamysłu Bożego, czyli podlegamy światowemu zgorszeniu i to najlepiej tak, byśmy nie mieli świadomości, co się z nami dzieje i co oni z nami zrobili. Młodzi tego nie widzą, bo nie znają innego świata, natomiast ludzie, którzy troszkę pożyli na świecie, widzą, że na przykład 20 lat temu młodzież była zupełnie inna. 30 lat temu mieliśmy inne obyczaje, inną kulturę. Nastąpiło rozerwanie więzi kulturowych w organizmie naszego narodu. Stąd jakby nie ma porozumienia międzypokoleniowego i przekazu obyczajów, kultury, priorytetów. Taka wyśrubowana sztuczna nowoczesność sprawia, iż ludzie na innych patrzą z pogardą, nie rozumiejąc ich, a nie wiedząc, że struli się tym, co im dano, nie poznawszy tego, co minione, stali się nieprzyjaciółmi swojego losu. Tak jakoś to jest. Nie wolno gardzić przeszłością, bo w przeszłości kryje się ogień miłości, ofiary i poświęcenia. Nawet jeżeli coś dzisiaj jest lepsze i lepiej, czy sprawniej, to dzisiejszych dni nie byłoby takich, gdyby nie przeszłość. Można powiedzieć, że przeszłość jest fundamentem dnia dzisiejszego. I ta przeszłość, i to, co się tam wydarzyło, i co nam dano, to jest taki siew, który spowodował, że my dzisiaj plonujemy jakoś w naszym życiu indywidualnym i społecznym, ale nie byłoby tego, gdyby nie było ofiary ludzi przeszłości. Potrzebna jest samoobrona indywidualna i zorganizowana środowisk. Jak doprowadzić do zmiany myślenia i postaw ludzkich, aby ludzie zaczęli bronić się przed nawałnicą światowego zła? Tego nie da się dokonać, tego nie da się zrobić inaczej, jak tylko przez indywidualny kontakt i dobre, Boże, mądre oddziaływanie człowieka na człowieka. Człowiek wiary, rozumu, męstwa,
musi tymi cechami zapalić bliźniego w relacji, w więzi, w dialogu. Trzeba wychować człowieka do świętości, do życia w łasce, do życia w cnotach. Gdy człowiek żyje na jakimś poziomie cnót praktykowanych, to on jest innym człowiekiem i on jest człowiekiem, który już przynosi w swoim życiu owoce. I dlatego ta nasza samoobrona sprowadza się do samowyzwolenia, czyli do nawrócenia. Byśmy dłużej nie byli zastraszonymi, niezorientowanymi osobami, które nie czują tego, nie wiedzą, iż podlegają manipulacji i zniszczeniu. Stąd potrzebujemy odzyskać świadomość prawdy, upomnieć się o to, by mieć jednak cnotę męstwa, roztropności w sobie, mądrości. I to tak w indywidualnym stosunku do siebie samego. Wielu takich będzie współtworzyło środowiska wiary. Jeżeli tych ludzi nawróconych, tych ludzi nawracających się, ludzi, którzy chcą być coraz bardziej bożymi, będzie więcej i więcej, to musi przyjść przemiana obyczaju i będzie nowa jakość, którą odzyskamy po utracie demoralizacji. Dlatego dzisiaj najwięcej daje ten, kto się nawraca. On daje wszystko. I tak jak zdrowe komórki organizmu decydują o zdrowiu całego człowieka, tak moralni ludzie budują mężne społeczeństwa, które potem nie tylko sobie dobrze służą, ale stają się obrońcami innych. Czy jest możliwe, by globalny poziom zła był tylko dziełem ludzi? O nie. Bez szatana by tego nie było. On jest inicjatorem, dostawcą złych pomysłów, wspomożycielem w złu. Bez szatańskiej interwencji tak by nie było. Ludzie skażeni przez grzech pierworodny nie byliby dla siebie tak okrutni, jak to u niektórych widać, gdyby nie było tego osłabienia szatańskiego, które jest działaniem negatywnym duchów potępionych, złych. No, na to wszystko idzie jeszcze łaska Boża, aby ludzie mieli z kim stoczyć bitwę zwycięską, by zdobyli zasługi, by się dorobili heroizmu. Dlatego to, co się dzieje złego, to nie jest rzeczywistość, która ma przyprawić o rozpacz i bezsilność, tylko to jest rzeczywistość, która ma nas przyprawić o modlitwę błagalną, o wytężenie ducha własnego wysiłku i o to, by zawierzyć się Panu Bogu i pokonać zło. Pokonać zło. Dlatego po to są trudności, byśmy się dorobili pięknej świętości. To pokonując te trudności, jakie są, przeciwieństwa, my bardziej będziemy uświęceni, niż gdyby tych trudności nie było. I z tego powodu Pan Bóg dał nam trudne czasy, abyśmy byli pięknymi ludźmi. Jak uratować ludzkość i sens życia? Tylko przez powrót do prawdy o Bogu, o ludzkiej naturze, o posłannictwie. Tylko przez zaistniałą więź z Panem Bogiem, czyli wiarę żywą. Tylko przez to człowiek może uratować siebie i innych. Dopiero człowiek skompletowany Bogiem jest człowiekiem pełnym, który ma zwiększone możliwości, dlatego człowiek nie żyje o mocy własnego pomysłu, tylko człowiek żyje z łaski Bożej. Łaska Boża, czynna łaska Boża, człowieka usprawnia, ratuje, podnosi. To jest Bóg dający siebie, więc człowiek wypełniony Bogiem to jest człowiek najpiękniejszy człowiek i to jest człowiek wielkiego daru dla innych ludzi, czyli ewangelizacja, dzieło misyjne, odzyskiwanie ludzi dla prawdy i łaski spowoduje, iż posileni tak, umocnieni w ten sposób będą sprawnymi, użytecznymi dla innych ludzi. Tego bardzo potrzebujemy.
Przecież pierwszym darem Pana Boga jest prawda, a pierwszym obowiązkiem człowieka jest rozumność. Gdy człowiek jest rozumny, bo jest oświecony prawdą, to wtedy życie jego jest sensowne, a sensowne życie wyklucza zło, oczyszcza człowieka i ocala. Czy tajemnicza śmierć doktora Zbigniewa Hałata ma upomnieć innych odważnych, którzy głoszą prawdę? Czy to nie jest też jako przestroga dla innych? Na pewno eliminując pana doktora z życia na ziemi, wyeliminowano sobie przeciwnika, którego nie chciano dopuszczać do głosu. To jest ich diabelski owoc. Natomiast śmierć taka ma wzbudzić trwogę i zahamować następnych śmiałków, aby nie ryzykowali, bo ich może spotkać coś dyskretnie takiego. Przecież parę dni przed swoją śmiercią, no on chyba zdrowy nie był, bardzo wyszczuplał, ogromnie wyszczuplał. I ta tajemnicza śmierć i pogrzeb to jest bardzo podejrzane. To jest bardzo podejrzane, dlatego że przy dzisiejszej technice manipulacyjnej służb specjalnych można człowiekowi zaprojektować jakąś chorobę, jakieś wydarzenie, które nie zostawia śladów, tylko pozostawia skutek, właśnie śmierć. Jak to w służbach specjalnych mówi się, nic nie jest tak piękne jak milczenie. A więc to milczenie pana doktora było im bardzo potrzebne, ponieważ jego słowo to było jak strzał armatni w środek armii. Więc on swoją prawdą czynił spustoszenie na polu ich manipulacji i był dla nich nie do zniesienia. My nie mamy jakiegoś materiału dowodowego, by twierdzić, że został zabity, ale ta śmierć jest bardzo trudna do tego, by zinterpretować, że nic się nie stało. Myślę, że on może i zasłużył na męczeństwo. Mogło tak być. Przecież on był tak człowiekiem nieustraszonego, prawdziwego słowa, że z nim się nikt nie chciał konfrontować, bo druga strona nie miała żadnych argumentów. Dlatego on był dla nich groźny i wielu czekało na takie rozstrzygnięcie i być może jemu to zorganizowano. A czy w Polsce brakuje odważnych ludzi i świeckich, i kapłanów? Zawsze jakaś ilość jest. Jest. Są ludzie odważni, tylko oni są albo wyeliminowani, albo zakrzyczani, albo w jakiś inny sposób im się tworzy przeszkodę. Nie no, biedny to byłby naród, który by nie miał swoich proroków, którzy by temu narodowi wyrzucali jego grzechów. Można sobie zadać pytanie, czy mamy dzisiaj proroka, który nam mówi o naszych grzechach? To jest zastanawiające, bo potrzebujemy ludzi prawdy bezkompromisowej, którzy nie szukają poklasków i akceptacji, tylko będą chłostać w imieniu Boga krzywdzicieli, grzeszników, aby się ludzie opamiętali. I tego nam właśnie potrzeba. Mamy i kapłanów, i świeckich, sług prawdy. I Bogu dzięki, że oni są, to dzięki takim ostoimy się jako Polska. Może nie w tych politycznych granicach i w tej politycznej niewoli, jaką mamy. Polska ostoi się w rodzinach, w duchowości Polaków. Polaków nieodkształconych, niezmieszanych z innymi nacjami. Czy to nie jest dobry moment, abyśmy się całkowicie zawierzyli swoje rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, Chrystusa Króla, na te bardzo niespokojne i trudne czasy? I tutaj nie ma co robić sztucznych podziałów. Zawierzenie się Chrystusowi Królowi idzie w parze z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale samo
mówienie o sercu Pana Jezusa bez królewskości tego serca, bez królewskości samego Pana Jezusa jest niewystarczające, dlatego że po to nam Chrystus ma królować, byśmy uporządkowali sprawy społeczne. To po to jest nam potrzebny Chrystus Król, bo On nam królował w naszym życiu politycznym. Natomiast gdy mowa jest o sercu Pana Jezusa, to tam jest bardziej indywidualne odniesienie się do Niego i zwrócenie się w pokorze o łaskę, o upodobnienie do Niego. Jezu cichy, pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. O to chodzi. Natomiast Chrystus Król jest potrzebny naszym strukturom, naszym władzom, ustawodawstwu, konstytucji. To jest bardzo potrzebne. No, może kiedyś to nastąpi. Na razie musimy ratować siebie w wymiarze indywidualnym i rodzinnym. Poproszę jeszcze na koniec o słowo umocnienia i pewności, że nie jesteśmy sami. Tu mi przychodzi na myśl słowo Pana Jezusa, który mówi do apostołów: nie lękajcie się. Wiele razy i mówił: nie lękajcie się, bo lęk paraliżuje człowieka i czyni człowieka niesprawnym, czyni takim zamrożonym. Dlatego trzeba ufnie oddać się Panu Bogu, aby się nie lękać, by mieć śmiałość do miłości czynnej, ofiarnej, mężnej, rycerskiej, szlachetnej, wojowniczej. Życie jest przecież walką. Dlatego prosimy Pana Boga o to, by usunął lęk z naszych serc, aby nie brakło nam śmiałości do czynnego miłowania i życia w łasce Bożej. Zachęcam słowami Pana Jezusa: nie lękajcie się, bo Bóg jest dla nas i nad nami. Zło ma granice. Zło się nie rozzuchwali więcej, niż Pan Bóg dozwoli. Natomiast krzyż i nawałnica, które nas spotykają, są po to, byśmy mogli to przezwyciężyć i mieć zasługi u Pana Boga, czyli radość z heroizmu własnego przez całą wieczność. To jest trudny dar, ale to jest dar nieodzowny, którego się nie da niczym zastąpić. Dziękuję za te słowa i poproszę jeszcze na koniec o błogosławieństwo dla wszystkich oglądających nas. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Bóg zapłać, księże. Bardzo serdecznie dziękujemy za kolejny udział księdza w naszej telewizji. I z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Bóg zapłać.